Siema, z tej strony Sadał i dzisiaj otworzymy sobie trzy mega świnie. Odbierzemy legendarnego Starropa na koniec i weźmiemy sobie tego skinka oraz tytuł na koniec karnetu. Niestety nie mieliśmy full, mieliśmy czwarty poziom na głównym klubie, co jest dla mnie masakra, widzowie. Czwarty poziom na głównym klubie, na Luka TM. Proszę was, dołączcie, od 30k wystarczy, tylko żebyście grali mega świnie, bo to jest masakra po prostu, co się dzieje z tym klubem. Umiera i nie wiem co jeszcze. Na razie nic ciekawego, tak szczerze. W tej mega śwince. I w ogóle ja mam cel zebrać wszystkie rzadkie skiny, a więc jakby nawet mi rzadki skin wyleciał, mega, bo ja zbieram właśnie teraz rzadkie skiny. Wydaje mi się, że jest jakiś potencjał, żeby mieć wszystkie rzadkie skiny, bo mi brakuje z 5, nie? Dobra, jeszcze 3 Starropy, raczej już nic nie będzie. Epic może być skin. Let's go! Kajdżubas, widzowie. Spoko. Jeszcze kilka skinów mi zostało do zebrania, tak szczerze. Nie wiem, zaraz sobie sprawdzę ile. Naprawdę nie spodziewałam się takiego dobrego dropu. Jakby z epika postać to jest rzadkie. Mega. Dobra, jeszcze 2 star dropy. Lecę dalej. Mityk! Ojojoj, 500 monet. No, nie jest to jakiś najlepszy drop. A też nie narzekam, bo zawsze to jest 500 monet, a ja chcę też sobie wymaksować konto za niedługo. Epicki, dawaj drugi skin. Proszę. Nie, jak to będą punkty mocy, to ja nie wiem, co zrobię, bo nienawidzę teraz punktu mocy. Ja mam tak dużo tego. W ogóle możecie zauważyć, że trochę ciszej nagrywam, po prostu już jest późno, więc muszę ciszej i dostałam 200 monet. No okej, okay. Nawet nie najgorszy dropik. I łącznie taka średnia była ta mega świnia, mogła być dużo lepsza, no ale oczywiście. Oje, nie, ja o tym zapomniałam, widzowie. Ja nie miałam dokładnie 750 na melodii. Mega, widzowie, 194 blingu. No ale niestety melodia, spadło jakiś stopuch i melodia niestety troszeczkę nie najlepiej, no ale odrobię to pewnie dzisiaj znając życie, bo teraz wiecie, 22 łatwo się puszuje, a więc 22 wbijam. Dobra widzowie, przyszedł czas, żeby odrobić sobie legendarnego Stardropu oraz Stardropa i oraz tego skina na koniec karnetu i tytuł, a więc mocne. Zaczynamy od skina, jest to trzeci taki mocny skin do bazy, mam czerwonego, fioletowego i ten oryginalny niebieski. Daj na losowe, bo szczerze nie wiem co jest najlepsze. Podoba mi się fioletowy i ten najbardziej chyba. Ej, mega odznaka i też spoko ikonka. Naprawdę nie narzekam. Tytuł bóstwo. Jest to mój drugi tytuł oficjalnie. Ale to jest jakby nie taki skillowy tytuł, bo mam tytuł oczywiście El Luchador. To jest taki pay to win tytuł, a więc kurde, wolę ten El Luchador, jednak takie złote jakby mocne. Nie? I widzowie, legendarny Star Drop, oby tu był 149 gemów skin albo Hyper Charge. Jakby już nie poluję bardziej na takie tanie skiny, chyba że w stylu gumisiowej nicy. Chcę albo drogiego skina, albo hipercharge'a, bo nie wiem, opłaca mi się teraz hipercharge'a robić, tak mi się wydaje, bo to też wpływa bardziej na grę niż taki skinek po prostu. Dobra widzowie, 3, 2, 1. No okej, nie jest to najgorszy skin, ten drop. Jest to jakiś tam skin za 79 gemów. Nie lubię go zbyt. A zawsze to jest lepszy niż Star Power, choć słaby drop. Liczyłem na skina za 149 lub Hypercharge. I to do Squeaka, ja mam jeszcze dwa inne skiny. Nie, dobra, ten z Halloween to jest jednak OG fajny skin, jak damy sobie personal odznakę to. No bo jednak widzowie, to jest Halloween Squeak, to jest OG mega, nie wiem co jeszcze skina, więc. Okej, teraz otworzę sobie dwie inne. Na Primo King nie mam klubu. Jeśli macie jakiś klub od 500 pucharków, do polecenia możecie napisać w komentarzu, bo dołączę się wtedy, będą większe openingi. A nie mam oficjalnie klubu żadnego, a więc tutaj mam, nie wiem, chyba trzeci z tej właśnie mega świni i 5 Stardropów, więc niczego mi nie urwało. Jeszcze podwajacze, boże. Widzowie, zapraszamy mnie jacyś widzowie. Ogólnie mega świnie skomentuję, jest przeciętna, niefajna. I widzowie, nie spańcie za przynami, bo będę usuwał znajomych. Jakby ja to dodaję na za darmo tego. Ale jakby jak będziecie spamić, no to. Widzowie, trzecia ostatnia mega świnia. Ja to nagrywam naprawdę późno, a więc docencie to, że nagrywam taki film, żeby was nie zostawić bez filmu. Fakt, że dzisiaj nie wrzuciłem filmu akurat. Jak ja to nagrywam, to jest późno w poniedziałek, a no. A to oglądacie pewnie we wtorek, no ale wiecie. Online, uliczne dziecko. No co nieźle.
W ogóle tu mam jeszcze te star dropy z eventu, bo ja się logowałam parę razy tylko na te konto od tego eventu. I mam star dropy, patrzcie. Mam ten, chyba nie, 9, coś takiego. No właśnie, a więc jeszcze jeden. Nie będę się logował na te konto, żeby mieć takie, wiecie, OG star drop. Albo też na od zera do milionera to mam, więc spoko. W ogóle na trzecim miejscu jest jakiś ziomek Evex, nutka. Nie znam gościa, totalnie. Znikąd się wziął. Albo zmienił nick ktoś. To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, docenicie to, że tak późno nagrywam dla was. Suba i chyba tyle. Możecie wbijać właśnie do LukaTM. Link do wspierania w opisie. A ja się z wami żegnam. Siema, smnego.